Pri. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, jak zawsze jest ze mną JJ. Cześć! Witamy w kolejnym odcinku No Jam Rush, naszej serii, której sprawdzamy wasze fanarty, zdobywamy legendarną arenę bez wydawania ani grosza na gemy i testujemy różne deki. W dzisiejszym odcinku dodatkowo zagramy sobie nowy challenge o nazwie Draft Barbarian Barrel Challenge? Jakoś tak, serdecznie zapraszam! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Tak, wiem moi drodzy, No Jam Rush nie było prawie 2 tygodnie, dlatego mamy spore zaległości i zaczynamy od razu od przeglądu Waszych fanartów. A pierwszy fanart został nadesłany przez Eltara. Eltar, sprawdźmy. Jest Nightwitch. To Nightwitchka z Graveyardem, zobacz na dole. I Batsika ma, na palcu, tam o, gdzie świeci światło. No, ładnie. Tak nawet ładnie, ja bym to bardziej tą kredkę przycisnęła. Ale zobacz, tak cień zachował. Ale, tak, ja widzę, że to jest jakaś taka wichura, tak tajemniczo, no to nawet pasuje. Ja daję 8. Ja daję 7. Okej, okay, lecimy dalej. Drugi fanart. Został nadesłany standardowo przez Adriana Pyrkę. Adriana Pyrkosza, uwaga. Help me! Szkieletonek z hula hopem. Ojeju, z hula hopem na brzuchu. Tyle leci rakiet na jednego szkieletonka. Jeszcze fireball. Jeszcze fireball. No fajne. Szkoda, że nie dokończyłeś znowu kolorować. Nie, w sumie... Fajny pomysł. Czy już dokończyłeś? Bo szkieletonek w sumie jest biały, tak? Biała kartka, biały szkieletonek. No ale tak jakoś mało kolorowy ten fanart jest. Ja daję stary 7, bo nie dokończyłeś. Ja daję 6. Ale okay. Ja dzisiaj jestem wredna, nie? No, widzę. Dawno jej nie było na odcinku i jest wredna. Okej, lecimy. Trzeci fanart został nadesłany przez... Norbercika Andrzejewskiego, takiego młodziutkiego widza. Bardzo młodziutkiego widza. Nie wiem, o co chodzi. Krystian będzie wiedział, ja nie wiem. To jest Rage, jak widzę. Potion. I tu jest przepisane po angielsku... Zostaw lajka, suba, uśmieszek, nosek, linijka, od linijki narysowana kreska, żeby ładnie się podpisał równo. Pozdro dla Farela i JJ. Pozdrawiamy Cię Norbercik, jak najbardziej, piąteczka, 8 lat. 8 lat na górze jest napisane. No spoko fanart stary, ale musisz się liczyć z tym, że tutaj jest, wiesz, ten sam pułap wszystkich duża konkurencja. Jest duża konkurencja. Stary daje 6. Też daje 6. Lecimy dalej. Numer 4. Od Natalii. I Natala. Właśnie nad tym fanartem się zastanawialiśmy, bo nie wiemy do czego go dopasować, do czego on nawiązuje. I pamiętajcie, że fanarty muszą nawiązywać do jakiejś gierki, która występuje u Krystiana na kanale. Albo do Clash Royale, albo The Walking Dead, albo do Last Day on Earth. Albo do Albo do naszych osób po prostu, a tu nie wiemy o co chodzi dokładnie. Ale, i tak, ale bardzo, bardzo ładny ładnie, rysunek. Dlatego daję 7, bo nie wiem o co chodzi. Też daje 7, ale no, bardzo starannie, ładnie. Lecimy dalej. Piąty fanart. Od Eltara znowu. O! Mega Knight. No, ładnie, nie? Ładnie, ten dym tak fajnie się unosi. Taki pastele. Taki inny. Pastele, taki na zdenerwowaniu, że tak powiem. Tam lawa chyba jest na dole. Coś takiego. Ja mogę dać stary, śmiało, 8. Ja też 8. Okej, okay, super. Odgapiam. Numer 6. Sekom Gamer. O! Sparki. Kastuje się, widzisz? Tak. Już ma ten taką poświatę, tylko że czarną kredką, a nie białą, bo piorunki tam zawsze idą. Kamil B. Fajne słońce. Wygląda jak słonecznik. Słonecznik na niebie. Czarne chmury i słonecznik. No spoko. A tutaj co to jest? Właśnie nie wiem, jakieś kwiatki. Nie, myślałam, że to kwiatki, ale to nie są kwiatki chyba. Tego, rzepka albo z familiady. Strzałki, rzepka z familiady do ciągnięcia. Może strzałki. Albo strzałki. Albo on jest muśnięty strzałkami i mu zabrało tyle życia. No, tak było. Tak było. Tak było. Ja, ale zinterpretowałam. No, czy to jest normalnie? Nie bywałe no. Rzeczy. Dobra, ja daję stary 7. A ja daję 8, bo mi się podobało. No i super, lecimy dalej, bo zinterpretowałaś dobrze. Zinterpretowałam dobrze. Numer 8. Paweł Sidoruk, albo Sidoruk, nie wiem jak się czyta. Mega Knight i to są kredki świecowe, ale te... Nie jak kiedyś temperówką temperowałaś
i później można było wziąć na kartkę palcem, jak pastela robić, tylko te takie gumowe, te wiesz. Takie gumowe, no. No, ale... No, no ładnie, no. Przypalone jeszcze jest. Szanuję, nie? Wizualnie jest fajnie. Przypalone, no zapalniczką, dobrze chaty żeś nie spalił, to daję też 7. Mocne 7. Ja daję 6. Okej, okay, kolejny fanart. Ostatni już. Ostatni? Tak, nadesłany przez Anonimusa. Wygląda jak Johansson skoczek z tymi wąsami. Nie, mi się on kojarzy z norkiem z miodowych lat. A no też prawda, spoko. Pa, jak mu się róg błyszczy lewy na dole. Mi się wydaje, że barbariansy to są tacy nobici, tacy wielcy, a ten taki chudziutki jest. Mi się podoba. Ale fajnie narysowane. 5. Ja daję 7. Trzeba było ładnie pokolorować. Pamiętaj, że jak się koloruje, to tylko w jedną stronę, bo cię szczelę. I przyciskać kredki. Dobra, moi drodzy, to było na tyle z waszych fanartów. Teraz przechodzimy do openingu skrzynek. Ta-dam! Moi drodzy, co prawda w tamtym tygodniu nie było No Jam Rush i z Clan Chestu spadła legenda. A była to? Miner! Czyli dzisiaj ewentualnie byśmy mogli przetestować deck z minerem, bądź zagrać challenge, ale chyba zagramy bardziej challenge. Ale to jeszcze zobaczymy. Sprawdźmy, co mamy w sklepie. A w sklepie jest Epic. Gift. Epic gift. Otwieramy. Golimarul. No może być, może być. No, strzałki być. I minione do kupienia. Chyba na razie się wstrzymamy, bo ja bym chciał jak najszybciej uzbierać 40 tysięcy, żeby mieć... Na nową legendę. Na nową legendę. Dokładnie. No, dobra, no. A nie ukrywam, że chciałbym mieć na tej arenie, czyli na arenie Hogmountain. Co byś chciał? Z legend chciałbym mieć bardzo... Bandit? Nie. Jakiegoś tanka bym chciał. Może lawę? Albo lawa. Lawa to na pewno już by wtedy łatwo poszło wbić legendarkę na pewno. Ale Mega Knighta chciałbym z Witchką jakiś taki deck potestować. Ale okej. Okay. Sprawdźmy, co my tutaj dalej mamy. Giant Chest. Free. Mega Knight! Sparki! Yeah. Nie, no to poniżej ale pasa ja, było! Ja. Tej! No nie, no to nie spodziewałem się tego. Dobre, dobre. Ładnie się zaczyna, moi drodzy. Zostawcie łapeczkę w górę. O, Walkiria. Jak na nieświadomce sobie otworzył szybko tak. Tę skrzynkę. Okej, okay, silverki. Muszkieterka, bomber. Dobre. Bardzo dobre. Goldenik. Bomber, Zap, Dart Goblini, Elitarni. No, spoko. Clan Chest jest 10 na 10. Otwieramy go? Otwieramy. Teraz. Od razu. Okej. Okay. Lecimy. Goldik, Tesla, fantastycznie, Wizard. Wizardzik. Dart Goblin. Heal. Heal. Goblin Hat. Nie ma! Nie ma legendy! Kurczę, tak specjalnie ale... przytrzymałem. No. No i tornado. Tornado, słabo. Słabiuśko. Ale możemy zapytać jeszcze o Epika, nie? I zostało nam z zeszłego tygodnia z challenge'a jeszcze jedna skrzynka za raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Sześć winów. Sześć winów. A, jest napisane jak byka, ja liczę. Krecki. Kratki liczę, dobra. Gold. Fire Spirits, Goblin Gang i Valkyria. Coś z tą Valkyrią dzisiaj jest nie tak, za dużo razy się sypie. No i dobra, możemy zagrać Barbarian Battle Draft Challenge. No i dodatkowo poprosić o epika. Sprawdźmy sobie, jakiego epika byśmy chcieli dostać. No, balona nie. Czekaj, gdzie są epiki? Epiki znajdują się w tym miejscu, tak? Możemy... Pekę możemy dociągnąć do tego czwartego poziomu, bądź Prince'a będziemy APK mogli... APK jest teraz fajna, możesz OPK, no OPK. OPK myślisz? Tak, czy tego tak. Prince'a na piątkę wdusić? No jesteśmy bliżej PK, bo PK, tak? Trzy karty. Dobrze, to prosimy o PK. PK. PK, proszę donatować. Dawać PK. I gitarka. To co, zaczynamy. Tutaj możemy zdobyć za dwa winy 1000, później 20 kart, 3 koła. Giantcha, 9 kapci i 10 baryłek. A to jest fajna karta, no bo ona też pełni funkcję loga, nie? Tak, pełni funkcję loga. To co, moi drodzy, Faral pierwszy? Jo. No i dobra, Faral pierwszy. Jasta, co bierzemy? Balon, nie? Chyba. No, no dobra, no zaczynasz, no to
wiesz, taką kartę, która ci pasuje. Balon. Do balona on będzie, jak mi, będzie mi grał graveyard Freeza, to jest lipa. Muszę wziąć poison. No. Musisz wziąć... On będzie grał golema, graveyard będzie ciężko. Szybko. Golem. Miniony. Miniony, no, miniony. Dobra, ciężko, będzie ciężki deck. Ma takie dystansowe karty, bo ma graveyarda, ma fireballa i ma... Coś jeszcze teraz mu oddałeś. Dobrze, dobrze, dobrze. Golem baryłkę mu oddałeś. Zróbmy tak. Minionki. Minionki na początku. Przed to wszystko golem. I albo rzucamy poison. Kurde, poison no, musi weź być. Rzuć baryłkę. No, najgorzej. Najgorzej. Dobra, coś tam. Coś tam wyszło. Zahaczyło. No, Royal Gianta mamy. Fajnie. To mi się podoba, że jest Royal Giant. Tylko co on teraz zagra? Zagra graveyarda, to jesteśmy w ciemnej. Dobrze, udało się. Teraz fajnie by było, jakbym zagrał nic. Nic, no, nic. Puść to, tego, tego. Ice Spirita? Ice Spirita, no. Zagrał Gianta. Dawaj, dawaj, dawaj. Aha, nie na tower wskoczył. Dobra, miniony. Nie mam Justa czym się bronić, naprawdę. No nie masz. Gram Royal, Royal no, Gianta. Niech te, co idą do asekuracji, nie atakują. Oh no, Gianta. Naprawdę jest grubo w tym momencie. Patrz, co się dzieje. Lumberjack jeszcze biegnie. Dobra, on zginie. Wow, udało się. Właściwie wybroniłeś. Ale jeszcze te spuszują trochę wieże. Arszerki. Arszerki. No cóż. Ciężko. Ciężko. Trzeba wyjść z golemem, bo inaczej nic tutaj nie ugramy. Trzeba czekać na... O kurde. Szybko wizarda. To już tam trudno. Trzeba odpuścić, niestety. Zagrałbym wizarda, wizard by poszedł i co? No i by tam jeszcze trochę wieży zahaczył. Nie zahaczył. Jak ci mówię, Justa. Teraz wizard za to... Taki jesteś cwaniaczek. Najlepiej by był balonik za to. Ale nie wiem, czy do balonika się dokopiemy. Poison daj, no. Teraz poison, dajemy poison, daj, tak. Oh no, oh no! Lumberjack, no! Co? No i tak ci zginie ta masz coś dystansowego, masz poison. Muszę Royal Gianta dać szybko. Poison. Dajemy poison. Gin, 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 gin! Ale on mi tu zrobił wjazd! No. Nie, to raczej będzie luz, bo naprawdę ciężka rozgrywka się szykuje. Dobra, musimy tak zagrać, nic innego nie zrobię. On ma tego Dark Goblina. I jeszcze widzisz te... I baryłkę, no. Masakryczne dekła, no. Jeszcze Fireball jest za nas u niego. No, on ma takie dystansowe karty. OP, OP. Dobra, teraz Justa gra. Boję się. Nie ma czego. Ciężkie, ciężkie ogólnie są te... Dobra, najwyżej jeszcze zagramy na rękę, jak nam szybko pójdzie ten czas. Tak jest. Bardzo ciężkie są te drafty. Dobra. Mogę sobie to tutaj... Możesz posunąć sobie tutaj. Dobra. Battle. Ja generalnie na swoim koncie głównym zrobiłem 0-3, także... Ja miałam 6 minut golema, nie? A jest golem, tak jest. Princeska czy miner? Chyba miner, co? Minera weź, no. Gianta. Moja. Giant skeleton, dokładnie. No chyba tak, chyba tak. No i sprawdźmy. Gio. Kurde, jak grałam u siebie na koncie, to miałam podobny deck. Też miałam Ice Wizarda, Ice Golema, Minera. No, Ice Golem szybko, szybko, szybko. Dobrze. Dobrze. Znowu takie niefartowne, nie? Że ty rzucasz tak, kartę, on ja z drugiej. Z tej strony. Czemu tam Minera? Trzeba było dać przy Giant Skeletona tak szybciej troszeczkę się zastanowić. Nie, on sobie już nie da. Okej. O kurde, ta princeska. Zostaw ją. Rzucę sobie później na nią. Tak, 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 baryłkę, no. Okej. Okay. No coś tam spuszowało, nie? Zobacz, ty masz dwie wieże całe. No. Nie, źle. On uderzy ten barrel w tower, nie? Dobrze. Dobrze. Ice Golem. Czemu nie dawać Ice Golema? Przecież wiedziałeś, że ten Lumberjack przeżyje. Goblin baryłka na to. Tutaj? Tak.
Nie spuszują tego Gianta, przecież to był za duży push. Dobra, szybko, miner na tower. Miner na tower, dobrze. O, cwaniak, gobliny, tak jest. No i super. Zrobił jako tank, miner jako tank. I patrz, pięknie, siada to. I pięknie, jak kozak w Kingierku. Tak. Nie bywało. Ty, princeska, gin. Ona nie zginie, ona musiałaby dostać zapa kontrolnego. Ale poczekaj, bo Lambert leci. Jak ja nienawidzę, jak ty stawiasz tego Ice Golema, trzeba było postawić tak, żeby on się przebiegł w koło. Dobra, nie marudź. Ja bym tak postawił. No a ty przed chwilą przegrałeś. No bo miałem gówniane karty. Dobra, daj mu asekurację i teraz Goblin Baryłkę tam na tower. Albo... Nie, 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 tu zrób Goblin Baryłkę Miner na drugiej. To rzuca się pierw Minera, dopiero Goblin Baryłkę. Dobra. Nie, dobra, bo teraz jest na odwrót combo. Daj Gianta na środek. No, okej. No gdzie on po raz? Nie wiem, po co to było, bezsensownie, ale dobra, okej. Chyba... Chyba siądzie na dwa, co? Bo ten Royal Giant ci skuszuje ten tower. Miły tym. Jeszcze przegrasz to. Daj coś przed. Krystian, możesz mi nie... Dramat, moim zdaniem dramat. Ale dobra, będzie dwa. Five, four, three, two, patrz, one. Zara Lambert, że ci tak miałaś 1300. Wygrałam. Oddawaj Twoja myszkę. Kolej, zobaczymy jak ty będziesz grał. O, kobieto. Kobieto. Dobra. Teraz ty walczysz o Golda. Baryłka. Lambert chyba, czy nie? No nie wiem, jak będzie miał tanka. No co to jest Inferno, ja biorę Inferno. Masz Inferno na lawa? No muszę wziąć lawę. Electro Wizard, dobra. Wyjaśniona sytuacja. Tylko czym będę kontrował tego Lumberjacka? Ciężko, ciężko. No zaraz zobaczymy, jakie jeszcze weźmiemy karty. Fajnie, bo lawa miner, spoko. Nienawidzę tych arszarek, jak przeciwko mnie grają. Tu rzucam to na razie, niech idzie sobie. Well played. Thanks. Well played. No nie, ten Dart Goblin. Ty masz Dart Goblina. Ja mam Dart Goblina, czy przeciwnik ma Dart Goblina? Znaczy, no, przeciwnik. Po co ty na niego tego... Musiałem skipnąć kartę sobie. On zaraz... Weź tego Dart Goblina zabij. Leeeeć! Patrz! No ona przeskakuje przez loga. To nie był log. No ale chodzi mi o mnie. Dawaj, 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 dawaj! Masakra! Spuszował. Masakracja. Co za pinda. No, słabo sobie wjechała, co? Oj, bandyt, bandyt. Słabo sobie wjechała, co, gościu? Dobra, skup się. Ja wychodzę lawą, to tam tower będzie stracony jeden, trudno. No rzuć tam minera, żeby nie... Jeszcze przez daleko jest. O co ci chodzi? Ale to jest dramat dla mnie, to jest taki dla mnie dramat, ta karta. Nie umiem ją grać totalnie. No bo to się trzeba nauczyć, żeby grać tego challenge'a, żeby się nauczyć. Patrz, siada. Jak pięknie. Inferno Dragon idealnie wszedł. Uuu. Jak w masło. Aha, tu poisonem się broni, poison. Dobra. Teraz to inaczej zrobimy. Od środka może battle ręca. Myślisz? I minera jeszcze na sam koniec. I zapa na wszystko. Nie tu! Jak nie tu? Tam zapadam, bo tam poleciały fire spryty.
A nie widziałem tych pajęstwierków. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dawaj, 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 naliwaj. Boom, zap. Jest, idealnie. Idealny timing, czy to wiedzie? Czyż to by wjechało? 375, nie może, masz minera, dawaj minera. Lecimy. Zap. Boom. Ja myślałam, że twarda sztuka, twarda sztuka stypa. Fajnie, fajnie to wyglądało wszystko. Doktor Strange. Doktor Strange. Strange. Sprawdźmy, ile miał pucharków cwaniaczek, wiesz? A ten? A ten? No, tu challenger. To mogłem przegrać. Crown części. Gold, gemy w końcu, miniony, szkieleton, barrel, gobliny i heal. No ładnie. Collect, 1000 golda do kieszonki. Teraz leci z rozgryweczką JJ. 1000 golda, kolekcjonuj jeszcze golda. Collect, jak my dzisiaj bogaci. 35k, lecimy. Brawo, tyle. Szóste zwycięstwo, 3000, dobra, elegancko. Golda. Ile mamy już golda? 38, ładnie, ładnie. No jeszcze 2k i możesz kupować jakąś legendę. Dokładnie, będzie kupowana legenda. Nightwitch czy princeska? Nightwitch, oczywiście, że Nightwitch. Graveyard czy Giant? Giant. Ty, on miał Graveyard, ale nawet nie wyszedł z Graveyardem, nie? No, nie wyszedł. Archerki. Archerki, log. Log, fajne, fajne karty. On same gobliny ma, gości w deku. Się wydaje, że fajne karty. Patrz, Gianta nam dał, ładnie. Zagrajmy jako pierwsi, wyjdźmy z inicjatywą, że tak powiem. I niech on myśli, co ma zrobić teraz. Chyba Nightwitch, co? Za tym? A damy do pomocy, co? Nightowi. No daj, coś. Tyk. Ja bym jeszcze tą drogę ich tym zapem, znaczy logiem odepchał, żeby ten Giant jak najszybciej doszedł. Ale... Przeszkadza. Przeszkodziła. Nie wyszło tak, jak miało wyjść. Zap! Stój! Dobrze, udało się. Dajmy archerki. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie. Aha, Knighta dał. No, kurde, ciężko. Baryłka. Dawaj, dawaj, baryłko, proszę cię. Hop! Cyk, cyk, cyk. Idealnie. I patrz, jeszcze push będzie. Nie, Ice Wizard sobie nie poradzi. No troszeczkę musi. Nie ma wyjścia, gościu. Musisz sobie troszeczkę poradzić. Ten egze na czwartym. No, ile? Z dwa razy zaatakuje? Mhm. Z 500 zjechał, co? Mamy dwa gianty. No, dwa gianty. Jeden z bombą, drugi z brodą. nie wiem. Może zrobimy... Aha! Teraz jakbyś szybki kurz by się przydał, ale nie ma szybkich tak, kart. Tak, elitarnych na rage'u. Ale... Mogłem rzucić szybką tą, Giant Skeletona. Tak. Ten niech idzie przed dawaj nim. Dawaj zapa tam. Czyści. Chociaż on i tak nie zabił. Zabił zapek. Log. Ten może Executoner dostanie jeszcze takiego wstyczka w nos? Nie, ale go dojedzie. Cyk. Cyk. Dobrze, że dalsze to coś tam skoszowało. Dobra, stój, stój, stój! Princeska! Dobrze. Dobra, wyczuty. Wyczuty na easy. Trzymaj te archerki na tego graveyarda. Dobra. I tam najdłuższe za tym. No patrz, co tu się dzieje. Stój! Ty w ogóle nie patrzysz. Przecież patrzałem. Nie, nie patrzałeś tam akurat. Jak to nie? Ja myślałem, że kurczę, no archerki dałem. No archerki dałeś, ale te archerki... Czasta, to była twoja strategia archerki na grę. Ale to się patrzy na rozgrywkę, co się dzieje, a nie się patrzy tam, gdzie się wygrywa. Twoja wina była. Uważaj. O. Te archerki, już lepiej daj tego wizarda. Jednak wizard był lepszy, mówisz? Spokojnie, spokojnie, jeszcze mamy troszeczkę czasu.
tego Knighta jeszcze ściągnąłem. No Jezu! Fantastycznie. Ale zadymka. Normalnie fiu fiu, stary. Zajancik, idź tutaj, raszuj. Marszerki dawaj, loga. Leci log, pomocniczy. No co nie, dobrze wyszło. Okej. Musimy zmontować kombo. Archerki. Do zmyłki, no co? Też czuję, że to będzie remis. Nigdy w życiu. Za. No! Nie rób tak. Nie rób tak. Nie rób tak. Zostaw. Rakieta. Dawaj szybko coś tam. Daj szybko tą Gianta. Od środka. Dawaj szybko i coś baryłkę. Tam. Baryłka, idź! Wybieram cię, Pokémon. Log. Log, zap. Zap. Log. Jezu. Tam. Tam. Mi tam się podoba. 700 golda nawet padło, plus kolejny. Ładnie. Do otworzenia cześcik. Nie wiem o co chodziło, ale nie będzie. Gold, Elementary Mortar Wizard. Fajny opening, co? No szybko. Teraz Giant Chest, teraz no Jasta. No ja przegram za Giant Chest. 7 winów, no ładnie moi drodzy, napiszcie w komentarzu. Gdzie ile jest myszka? Zrobiliście winów. Co mam wziąć? Gdzie jest myszka? W norce. Elektro. Fireball. Na pewno. Pewnie, log. Dobrze. Lawa. No ale patrz co on ma. Lawa. Jesteś pewien? Jestem pewien w 100%. Dobra, to jak coś to będzie na Krystiana. Tak jest, niech będzie. Betonetas. To nie jest Betonetas. No, niech będzie. I fireballem jej przy... A uderz, to traf, traf, proszę cię. Mamy loga. Aha, też mieliśmy loga. Też jestem spostrzegawczy. Lawalonik jest, to jest win. To będzie Giant Chest Justa. Ja ci mówię. Lawa przy ścianie. Teraz? Tak, tutaj, lawka przy ścianie. O, 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 idealnie, dobra. Mamy czym kontrować? Mamy dwie baryłki. Do tego, widzisz? No. Okej. Okay. Gianta dał. Będziemy tam musieli zrzucić goblin baryłkę na Gianta, ale jak będzie na naszej miejscu. Mhm. Albo nie, zaryzykujmy tego. Lawkę niech coś bije. No, okej. Okay. Tak? Tak. I teraz on da pewnie Wizarda. Minion Horda, o kurcze. Tutaj daje Elektro Wizarda z lewej. Tak. No, ci powiem, nie do końca tak miało być. 1666 na wieży. Nie spodziewałem się tej Minion Hordy w ogóle. Dobrze, dobrze, dobra zagrywka Justa. Pięknie. Pięknie. No ładny pusz, zobacz. 1300. No. O nie! Dobra, co? Z lewej lawa przy ścianie. Tu? Lewo! Lewo, lewo. Kibicują nas, pozdrawiam wszystkich. Ja muszę trzymać fireballa na tym minionem hordę, nie? Tak. Balona tutaj też tak dalej. No. O, o, no okej. Okay. I teraz tak. Gobliny. No czekaj, muszę trzymać tego fireballa, bo on puści miniona. Gobliny. Dobrze, fireball, pięknie. Electro Wizard, super, super, super. Ajajaj, ten balonik zostanie skontrowany, czy wejdzie? Wejdzie! Wjeżdżaj! Yes! Idealny lawalonik. Pięknie. Nice. Się bronimy, nie? Tak, tak. Zdecydowanie. Nie wiem, co mam robić. Lawa z lewej, z prawej. Z prawej lawa. Tu? Z prawej, ty masz problemy z prawym lewym. No i co? Bronić się i co? Rób trójkę, dwójkę. Nie tak, poczekaj, lawa niech wleci. Dobra, do tyłu, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Tutaj zabij tego wizarda w końcu. Dobra, i log. Pięknie.
Myślałam, że już przegramy na 3. Ładnie, nie, wiedziałem. Jak ja wygrałam Jaya-cha. Jaya-cha, o. W sumie racja. Ciekawe co spadnie, może kolejna legenda. Fajnie by było, co? 8 winów. Gold, Knight, Spirki, Bomber i Dariobli. No dobra, no przydatne. 53 rzadkie, spoko. Walczymy o złote kalesono, 9 kapci, Justa. No mamy jedną szansę, to się nie nastawiajmy. No, też mi się tak wydaje. Bandytka czy bowler? Ale twoja kolej teraz. Ale co? Wybieramy. No nie wiem, ja bym wzięła bandytkę. To bierzemy bandytkę. Ale żeby nie było na mnie. Biorę Battle Rama, bo jak on rzuci nam bowlera Battle Rama, to możemy się pakować walizę, nie? Dart Goblin czy princeska? Princeska. Dart Goblin. Miner. Miner, zdecydowanie. Będziemy to robić... były całkiem przypadkowe karty. To będzie całkiem przypadkowa rozgrywka. Ciężko. Dobra. Znowu mamy te gobliny. Co kombo? Dobra. I co teraz, nie? A teraz się modlimy. A teraz się modlimy. Dokładnie, a teraz się modlimy. Dobrze, mówisz. No, ta muszkieterka może narobić tutaj rabanów. I narobiła. Bom! Nie, ja już nie ryzykuję. Miał być element zaskoczenia, ale był tak rzadki. Że ja dziękuję, okej. Okay. Mniejsza. Princeska, tak? Standardowo. Postaw princeskę na moście, żeby waliła w tower od razu. Niech zrobi nam może tego, defensywę. Do mojej goblin baryłki na minerze i poisonie, co? O, zrobiła! To zrobiła defensywę! Mówi ci stawiaj princeskę na moście. No, nieźle. Co teraz? I się módlmy dalej, nie? Czy ja wiem? Czy ja wiem? Źle nie wyszło, nie? Bandyt. On ma 4 muszkieterki, baby. Boom, bitch. Zabij to! Dobrze! Stoi! Stoi! Strzel! No, strzeliła! Dobra, spokojnie, teraz za co się będzie działo. Teraz takiego combo to ty nie widziałaś na oczy, patrz na to. Już się boję tego combo. Uwaga, combo! Z combo! Battle Ram combo. O Boże, Battle Ram na końcu mapy tutaj. Dziękuję. No tak, a teraz się obrym. A teraz się modlimy. No teraz się modlimy. Patrz, co ci się dzieje. Szybka kontrująca goblin baryłka pod nogi. Miner! Nie no, musi to Justa wejść teraz. Z drugiej strony robię combo. Najlepsze combo ever to jest. Zajebistego. Jeszcze nie trafił w te muszkieterki. Bandyt! Bandyt jeszcze ma czas, dzięki za suba! Bandyt jeszcze ma czas, żeby tutaj wskoczyć, spokojnie. Ale jest walka o złote kalesony! Ciężki ten kurcze Gianci, jego... ciężki, uważaj. Silny. Ten tą goblin baryłkę teraz wcisnął. Bowler! No! Dobrze! Raz! Frajer. Nie, to jest nie do wygrania. No jest mega kozacko ciężko, nie? Stój! No! Poison! Dobra,
Chociaż tyle, 8 minut. Wygraliśmy Jaya Chai starczy, co za dużo to niezdrowo. Dokładnie, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę dla Farela i dla JJ. Otwieramy skrzyneczkę za 8 minut. Gold, Ice Golem, Fireball, Bomb Tower, Barbarian Hat, Freeze. 87 razy. No, nie spodziewałem się aż tak fajnej skrzynki. Mega! Dobra. Super. Moi drodzy, dodatkowo musimy jeszcze wylosować dzisiaj zwycięzcę sprzed 2 tygodni temu na 80 gemów. Także od razu zabieramy się za losowanie. Okej, okay, Justa, to może kliknij random picker winner. Uwaga. Losujemy. Dun, 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 dun. Koksiuś, proszę bardzo, Żółwik Koksiuś, wygrałeś 80 gemów do mnie. Napisz do mnie na gamingwithfarel@gmail.com swój login i hasło do konta, a ja ci te gemy doładuję. Dobrze, moi drodzy, gratulacje jeszcze raz dla Koksiusia, a my bawimy się dalej. W tym tygodniu napiszcie hashtag... Co nam wypadło? Legenda z Free Chesta. Hashtag legenda z Free Chesta, aby wziąć udział w losowaniu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.